Są wytyczne resortu edukacji dla dyrektorów szkół, w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić egzaminy. Obowiązkowy będzie między innymi dystans między uczniami, co najmniej 1,5 metra. Już niedługo rozpoczną się egzaminy. Chcielibyśmy, aby odbyły się one bezpiecznie i szczęśliwie dla zdających. Dlatego przygotowaliśmy wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną, z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne, jak bezpiecznie przeprowadzić egzamin. Szczegółowo opisujemy, jak zachować dystans społeczny. Przypominamy o tym, aby nie gromadzić się w większych grupach, używać swoich przyborów piśmiennych. Na sali egzaminacyjnej już nie będziemy musieli nosić maseczki. Wśród tych najważniejszych wytycznych, które dotyczą przeprowadzania egzaminu, trzeba wymienić obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej albo w tym miejscu, w którym jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czy egzaminu zawodowego. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy zdającymi w sali egzaminacyjnej. Jest on ustalony na co najmniej mniej 1,5 metra. Jest określony obowiązek dezynfekcji ławek, krzeseł i wszystkich innych przedmiotów czy materiałów, których wspólnie korzystają zdający i inne osoby, które są w szkole. A wskazany jest obowiązek korzystania z własnych przybiorów piśmienniczych, czy cyrkla, ekierki.